Witam Was wszystkich moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny temat, temat, który nieustannie powraca do nas jak bumerang, temat, który krąży w opinii publicznej i jest rzeczywiście bardzo gorący, a brzmi on następująco: Czy człowiek, który świadomie lekceważy i łami obostrzenia, popełnia grzech? Oczywiście, kwestia grzechu dotyczy przede wszystkim chrześcijan, przede wszystkim ludzi wierzących w Pana Boga. I takich rzeczywiście zapytań na maila czy na skrzynkę facebookową otrzymałem bardzo dużo. Moi drodzy, nie ukrywajmy. Każdy z nas ma w sobie taką pokusę, żeby stawać się mądrzejszym. Albo przynajmniej, żeby udowadniać wszystkim dookoła, że jest się mądrzejszym, mimo tego, że nie jest się wykwalifikowanym w jakiejś dziedzinie. I podobnie niestety jest z koronawirusem. Ja nie jestem wirusologiem, nie jestem medykiem i nie chcę się wymądrzać ponad tych, którzy wystosowali konkretne obostrzenia, konkretne zalecenia, i ufam. Że zrobiły to osoby mądrzejsze w tej kwestii ode mnie, i jedyne co mi pozostaje, to się do tego zastosować. Ale doskonale wiemy, że jest mnóstwo osób, które również nie mają pojęcia o wirusach, o chorobach, o sytuacji w szpitalach, ale za wszelką cenę swoją pseudomądrością. Próbują udowadniać światu, że to oni mają rację i że obostrzenia wprowadzone są idiotyczne. Moi drodzy, żeby nie być gołosłownym i żeby to nie było tylko zdanie Adama Bilskiego, jakaś jego fanaberia, przytoczę teraz wypowiedź naszego księdza Prymasa, arcybiskupa Polaka, który już rok temu, gdy tych zakażeń było wiele mniej, takie oto słowa powiedział w Radio Plus. Przeczytam teraz fragment wywiadu. Pokusa, żeby temu się przeciwstawić, żeby nie słuchać zakazów, które są, żeby je łamać, żeby mówić nic mi się nie stanie, jest najpierw pokusą przeciwko naszemu człowieczeństwu. Jeżeli jest to robione z rozmysłem i ze świadomością, to jest to naruszenie piątego przykazania dekalogu, w którym jesteśmy przecież obowiązani dbać i strzec życia nie tylko innych, ale też własnego. A przez nasze własne życie, przez to, żebyśmy sobie nie szkodzili, mamy nie szkodzić innym. Także moi drodzy, sprawa jest bardzo poważna i jednocześnie bardzo prosta. Jeżeli świadomie łamiemy przepisy, jeżeli świadomie łamiemy restrykcje związane z koronawirusem, to zwyczajnie łamiemy piąte przykazanie dekalogu, czyli nie zabijaj. I doskonale jako ludzie wierzący mamy świadomość tego, że z piątego przykazania powinniśmy się spowiadać. Zatem, jeżeli łamiemy świadomie obostrzenia epidemiczne, wówczas musimy iść do konfesjonału i się wyspowiadać z rzeczy bardzo poważnej, z bardzo konkretnej materii, mianowicie z nie zabijaj. Bo nie zabijaj nie tyczy się tylko tego, że wezmę zaraz jakąś dzidę i kogoś zarąbię, że wezmę nóż i komuś tą kosę wbije, czy po prostu w jakikolwiek inny sposób kogoś zabije. Ale łamanie piątego przykazania wiąże się z tym, że poprzez różne pośrednie metody Mogę pozbawić świadomie kogoś życia. I rzeczywiście, moi drodzy, łamanie obostrzeń jest łamaniem piątego przykazania. I bardzo proszę, żeby każdy człowiek wierzący, każdy człowiek miał tego świadomość, że łamiąc obostrzenia, świadomie, łamie przykazania. I nieważne, kim ten człowiek jest, czy jest właścicielem sklepu, czy jest właścicielem siłowni, czy jest menadżerem jakiejś innej instytucji, czy jest proboszczem, czy jest kimkolwiek, jeżeli ma pieczę nad jakimś obiektem, którego dotyczą restrykcje, jakieś konkretne, i świadomie nie stosuje się do tych restrykcji, wpuszczając całą hordę ludzi, wówczas po prostu trzeba się z tego wyspowiadać. Taki człowiek, no moim zdaniem, yy, zaciąga na własne sumienie z pewnością wiele zakażeń, które, które w różnych miejscach yy, mogą się wydarzać, bo doskonale wiemy, że koronawirus nie wybiera. To nie jest tak, że koronawirus sobie popatrzy na przykład na jakiś market i mówi: A, tam nie wejdę, do tej alejki w markecie nie wejdę, albo do tego kościoła nie wejdę, bo to jest sanktuarium, bo to jest bazylika. Moi drodzy, koronawirus wlezie wszędzie. To my czasami sobie wkręcamy, że w kościele się nie zakazimy, że w warzywniaku się nie zakazimy, bo jest mało ludzi, bo gdzieś tam koronawirus tak nie myśli. On może wejść rzeczywiście wszędzie. I to do nas należy, abyśmy rzeczywiście w sumieniu starali się przestrzegać tych zaleceń. I tak naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny. Oczywiście ta odpowiedzialność się zupełnie inaczej rozkłada w przypadku osoby, która ma pieczę nad jakąś instytucją albo nad jakimś obiektem, ale każdy też ma za samego siebie odpowiedzialność. Więc jeżeli trzeba nosić na przykład maseczki, jeżeli trzeba jakiś dystans zachowywać, no to gdy to łamiemy. Również grzeszymy przeciwko przykazaniu piątemu. Pojawiło się też na mojej skrzynce niedawno takie bardzo ciekawe pytanie od człowieka wierzącego, od człowieka, który praktykuje i który rzeczywiście trochę tęskni za Panem Bogiem, bo przez te restrykcje y, ograniczył swoje praktykowanie, ale ten człowiek to rozumie, że trzeba rzeczywiście uważać i zadał mi takie bardzo ciekawe pytanie. Proszę księdza, co ja mam robić, jeżeli na przykład może mnie spotkać taka sytuacja, że jest napisane, Wstęp dla 30 osób. Na przykład na kościele. I gdy wejdę do tego kościoła i zobaczę już 150 osób, to czy ja mam tam wejść, czy nie wchodzić? Odpowiedź jest bardzo prosta: nie wchodzić, bo jeżeli widzisz, że iluśkrotnie jest ten limit przekroczony, a ty mimo wszystko tam wchodzisz, to jako człowiek, który używa rozumu, jako dorosła osoba, masz świadomość tego, że nie możesz tam wejść i popełniasz grzech. I najbardziej w takich sytuacjach szkoda mi tych osób, które idą wcześniej do jakiegoś obiektu, nieważne czy sakralnego, czy niesakralnego, po to, żeby zachować limit, a ktoś, kto zarządza takim obiektem, nie dopilnuje tego i ten człowiek po prostu w strachu musi siedzieć, bo ktoś tego nie dopilnuje i pełno osób wejdzie. Dlatego bądźmy świadomi naszego, naszej sytuacji, w której jesteśmy i szanujmy nasze życie. Co by nie było, Bóg jest miłosierny. Pokój. Zostawcie oczywiście też subskrypcję. Tutaj się za chwilę pojawi taki guziczek, także dzięki wielkie i wszystkiego co dobre. Dużo zdrowia.